Cześć, to jestem Paweł Salamucha. Dzisiaj wyjątkowo, ponieważ zdecydowałem zmienić zasady publikacji wpisów, które dotyczą funkcjonowania portfela naszego akcyjnego. Tak, od tej pory zamierzam bieżące informacje dotyczące naszego portfela publikować za pomocą takich właśnie nagrań wideo. Myślę, że ta forma bardziej będzie do Was docierała, tak? Będziecie mogli wtedy zrozumieć intencje, pewne zachowania, tak? I będę mógł się z Wami podzielić tym, co tak naprawdę ciężko jest wyrazić za pomocą słowa pisanego, a wynika, albo można powiedzieć, informacje, które pojawiają się gdzieś tam pomiędzy zdaniami, a które są na pewno ważne. Tak, a więc teraz, żeby już specjalnie nie przeciągać, zaczynamy podsumowanie miesiąca marca. A więc tak, pierwsza spółeczka, od której będę chciał zacząć, to po prostu gigant, jeśli chodzi, albo nie, może nie tyle gigant, ale zdecydowany bohater ostatniego miesiąca, spółka Agroton, która w zeszłym miesiącu wygenerowała nam zysk 82%. Nie ukrywam, że mam dalsze plany w stosunku do tego waloru akcyjnego, ale po części, najpierw konkretnie, tak, udało nam się zapakować w oparciu o formację Sharka, tak, piękny ruch, 82% zysku, tam było troszeczkę więcej, ale wiecie, zasada funkcjonowania limitu stop, tak, że nie da nam się to jakby go umieścić na samym szczycie. Po drugie, tak jak już przed chwilą wspominałem, ja mam większe plany w stosunku do tego waloru i tutaj w tym wypadku czy wachlarz, który wachlarz możliwości, który też był opisany wcześniej na stronie, tak, czyli w momencie, kiedy pojawiła się, można powiedzieć, pojawiły się informacje płynące za naszej wschodniej granicy, tak, bo przypomnę, że jest to spółka ukraińska, wtedy zaczęły się robić, można powiedzieć, zaczęło robić się ciekawie, no ale w inwestowaniu chodzi o to, żeby sukcesywnie iść w kierunku wzrostów, tak, i zarabiania pieniędzy. W momencie, kiedy i to wszystko jest jakby wyliczalne i wynika z analiz. W momencie, kiedy dochodzi do tego nuta swego rodzaju hazardu albo niepewności, to takie sytuacje należy sukcesywnie po prostu zabezpieczać, tak, zabezpieczać nasz kapitał przede wszystkim. W związku z czym w trakcie tej inwestycji z połowy kapitału, a w zasadzie 70% kapitału, o czym informowałem na stronie, wyszliśmy przy samym szczycie, tak, po to tylko, żeby zabezpieczyć pieniądze, które już zostały tam zainwestowane. Dlaczego? Zaraz o tym więcej. Drugą częścią kapitału, tą pomniejszoną o te 70%, udało nam się, znaczy nie tyle udało nam się, bo potem ten ruch nastąpił, ruch powrotny, tak, ten, który już tutaj Wam zaznaczam czerwonym, to tutaj na stopie została reszta pieniędzy, jakby znaczy reszta pozycji zamknięta, wsumowany wzrost 82%, a więc bardzo fajnie. Ale na dzień dzisiejszy ta spółka znowu powróciła do swoich wcześniejszych poziomów. Sygnał płynący z wykresu nie zdezaktualizował się, a to mówić, tak? Obroty, które towarzyszyły spadkowi, są jakby jeszcze w miarę akceptowalne, żeby je rozpatrywać jako szansy na dokupienie, ewentualnie odnowienie pozycji. Ja z tej szansy postanowiłem skorzystać. Tutaj już wykres w skali dziennej. Ponownie trójkącik, który ostatnio Wam pokazywałem. Znowu mamy formację Sharka. Bardzo wiarygodna formacja. W tym wypadku odnowienie pozycji na ten moment 8% zysku, a więc już jakieś tam pierwsze profity. Ale co chciałbym Wam uświadomić przy okazji tej pozycji? To jest pozycja o zabarwieniu spekulacyjnym. Zwróćcie uwagę, że w momencie, kiedy coś by się wydarzyło na Ukrainie, to nie możemy rozpatrywać oddzielnie akcji i tej analizy technicznej od rzeczywistości, tak? W momentach, kiedy jest relatywnie spokój na giełdzie, tak, powiedzmy, nazwijmy to spokojem, ale także nic fizycznie się nie dzieje, to za pomocą analizy technicznej bardzo
wiarygodnie można rozpatrywać bieżącą sytuację. W momencie, kiedy dochodzi ten czynnik decyzyjności o zabarwieniu politycznym, tutaj no, nie łudźmy się, w momencie, gdyby coś się wydarzyło, czy jakiś no, kryzys już jest, tak? Nazwijmy to wojna albo jakieś takie zaangażowanie paramilitarne, no to chyba nie wyobrażacie sobie sytuacji, że ktoś zostawi swoją rodzinę i pójdzie do pracy, tak? A więc tutaj w tym wypadku bynajmniej daleki jestem od tego, żeby myśleć w tych kategoriach. To też, żeby wam to pokazać, taki rysuneczek, tak, pokazujący często, albo można nazwijmy to ilustrujący stosunek akcji do ich emitenta, w tym wypadku firmy, tak. Nawet w momentach, kiedy one się kłócą, tego takiego spokoju, to i tak między tymi dwoma, nazwijmy to, rzeczami musi być powiązanie, tak. W momencie, kiedy jest relatywnie spokój, to wiadomo, ze spółką może się nic nie dzieje złego, a akcje mogą pikować w dół. Albo w innym wypadku nic w tej firmie się nie dzieje, a akcje wzrastają, tak? I tutaj nie ma z tym problemu, tak? To trzeba zaakceptować. Ale w przypadku spółki Agroton, kiedy istnieje realna możliwość, tak, że no, powiem wam, jakiego ja bym się spodziewał w scenariuszu, w momencie, gdyby coś się negatywnego w kontekście po prostu fizycznego, fizyczne wdarcie się wojsk rosyjskich w przypadku na teren Ukrainy, no to niewykluczone jest zawieszenie obrotu, tak? I szkoda naszych pieniędzy, żeby czekały na to, aż coś się wydarzy, tak? Bo takie zawieszenie może trwać rok, dwa, pięć, może 10 lat. Szkoda czasu, tak? A więc tutaj w tym wypadku jakby najważniejszym elementem jest bezpieczeństwo naszego kapitału, w związku z czym niewielka pozycja, tak, odnowienie, bo tak jak już mówię, sygnał jest bardzo fajny, bardzo wiarygodny, tak, bo oczywiście był bardzo dynamiczny ruch do góry, ale potem oczywiście rynek mocno spadł. I to jest naturalne. Tak? Tak jak ja często też podczas webinarów tłumaczę, że nie lubię bardzo dynamicznych wzrostów, takich, że dzień dnia po 15%, bo nigdy nie wiadomo, kiedy one się skończą i jak po nich rynek się zachowa. Tutaj w tym wypadku jest to logiczne zachowanie, dlatego też jakby dołożenie do tego spektrum analitycznego, dołożenie kwestii matematycznych i rozliczenia ewentualnego zysku w stosunku do ryzyka powoduje, że niewielka pozycja o zabarwieniu spekulacyjnym została otwarta, która na dzień dzisiejszy ma 8% zysk. Kolejna spółeczka ElectroT, ten walor zakupiony został gdzieś w połowie miesiąca. Znana formacja wam 1, 2, 3 z tej formacji między innymi bardzo fajnie wbiła się spółka Asbis, która w tym roku była takim właśnie hitem tego bloga inwestycyjnego, zysk ponad 100%, a więc bardzo przyzwoity. I tutaj jest jeden element taki, który no bynajmniej pozytywnie o tej spółce nie świadczy, to jest bardzo niskie obroty, tak? A więc tutaj, jeśli ktoś myśli o dużym kapitale zaangażowania, no niestety rozbije się z tą myślą, ponieważ no, tutaj dużych pakietów akcyjnych no, nie można kupować. Nie dlatego, że ich nie ma, ale dlatego, że w wyniku tego, że jest bardzo mały obrót na tych akcjach, nasz kapitał jest w niebezpieczeństwie, tak? W sensie takim, że jeśli będziemy mieli za duży pakiet akcji, to w momencie, kiedy będziemy chcieli wyjść z rynku, może się okazać, że nie damy rady, tak? Bez jakiegoś tam ruszenia ceną. A więc tutaj jakaś niewielka pozycja, być może im będzie ta spółka bardziej rosła, tym większe będzie się pojawiało zainteresowanie tym walorem, być może ten wolumen dopiero się wykształci. Na ten moment bardzo ciekawa pozycja. 8% zysku, no i czekamy na więcej, tak? Kolejny walor kupiony tutaj też w połowie marca, Eurocash. Tutaj w tym wypadku jest to szerokie spojrzenie
I to, co na pierwszy rzut oka widać. Pełna sekwencja price action, tak, wyższe szczyty, wyższe dołki. To, co jest również istotne, półka popytowa, wynikająca z geometrii rynku 50% i duży Fibonacci, czyli 61,8. I co nam to daje? Pojawił się poziom. Oczywiście sam poziom nie mówi nam o tym, żeby już otwierać pozycję. On jedynie nakreśla miejsce, w którym być może coś powstanie, być może coś może się wydarzyć, ale nadal należy czekać na sygnał, który da nam możliwość wykreowania pozycji, czyli wyliczenia akceptowalnego limitu stop, ewentualnego wzrostu. W tym wypadku do takiego jakby dobrego scenariusza już dotarliśmy. Ten poziom, który Wam tutaj zaznaczyłem, to półkę popytową, to jest nic innego jak tutaj to i to, co wyrysowało się. Piękna formacja Shark 32, tak? Potwierdzona na wolumenie. Z tej formacji wielokrotnie bardzo zyskowne pozycje były otwierane, które też są udokumentowane na tej stronie internetowej, tam w historii, a więc można sobie to zwyczajnie odświeżyć, podejrzeć. I tutaj na ten moment cena skacze pomiędzy plus minus 1,5%. Pamiętajcie, że dobry inwestor nie decyduje za rynek, tak? A więc po prostu naszym zadaniem jest po prostu dać czas, tak? Oczywiście bez przesady, ale myślę, że warto zaczekać. Oczywiście scenariusz prowzrostowy z bardzo wąskim limitem stop, tak? Czyli w razie czego, jakby coś się działo, wybicie tego minimum, zamykamy pozycję i okej, nic się nie dzieje, tak? Pamiętajcie, że półka popytowa to nie jest gwarancja wzrostu, ale jest duża szansa pod względem statystycznym, że ta pozycja również okaże się zyskowna. Tutaj jeszcze mogę, jeszcze nim przejdę do grupy Azoty. Często właśnie wielu inwestorów traci pieniądze w oparciu o Fibonacciego. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ ludzie mylnie traktują niektóre metody inwestycyjne, tak? Musicie uświadomić sobie, że pewne metody służą do tego, żeby generować poziomy, a inne do tego, żeby generować pozycje, tak? Pamiętajcie, że poziom informuje nas również o tym, w jakiej kondycji jest rynek, co o nim możemy więcej powiedzieć, ale o samym otwieraniu pozycji powinna decydować konkretna metoda, która jest do tego przeznaczona, tak? I wtedy zdecydowanie łatwiej jest mówić o rynku. Okej, okay. Kolejna spółeczka, Grupa Azoty, tutaj zaznaczone miejsce otwarcia pozycji, to jest 2 lutego 2014 roku, a więc już ponad 1,5 miesiąca w portfelu. Na dzień dzisiejszy zysk ponad 22%, a więc bardzo fajnie. Oczywiście szczegóły tej pozycji zostały opisane i zamieszczone we wpisie, a więc też możecie sobie odświeżyć, jeśli komuś on umknął. Tam są wszystkie szczegóły dotyczące otwarcia tej pozycji. Jak widzicie, bliskownie. I teraz kilka zdań na temat bieżącej sytuacji. Oczywiście przedział 62,99 zł, 62,45 zł, wynikający z tych szczytów. I tak naprawdę to, co teraz się dzieje na tym walorze, to jest wynik właśnie tych szczytów. Oczywiście nie bójcie się, tak, to nie jest już Abba Fatima, że co mogło być, to już się skończyło. Bynajmniej Waszym zadaniem na rozpatrzenie tej sytuacji, na złapanie takiego logicznego spojrzenia, które towarzyszy zarabiającemu inwestorowi, to po prostu znowu nie decydujemy za rynek, tylko patrzymy, co w takiej sytuacji możemy zrobić. Bardzo prosty schemat. Z tych dwóch poziomów pociągnąć siateczkę Fibonacciego i zobaczyć, jak się nakładają na siebie poziomy. I tam ewentualnie umieścić swój limit stop. Tak? Nie liczcie w ten sposób, bo zwróćcie uwagę, że no 23% zysku. To czasami jest tak zwane granie z biodra, jak ja to nazywam, czyli o, no dobra, mam 23% zysku, no to powiedzmy zaryzykuję 6% i najwyżej będę się cieszył tam 17%
zarobku na czysto. Bez sensu. Bo gdybyśmy tak podchodzili do sytuacji, to nie udałoby nam się w zeszłym roku wygenerować na spółce Azbis ponad 100% zysku, ponieważ wielokrotnie tam mieliśmy do czynienia z pokonywaniem jakichś tam ważnych szczytów, czy ważnych oporów, może tak, ważnych oporów. I co? Rynek w takich sytuacjach zazwyczaj akcentuje taki poziom i teraz w zależności od siły rynku albo siły danego waloru akcyjnego następują kolejne losy, tak, czyli albo jakaś głębsza korekta, może nawet bez wielkiej korekty, tylko od razu dynamiczne pokonanie oporu i jazda do góry. Zobaczymy. Na ten moment siatka Fibonacciego, postawienie logicznego limitu stop i czekamy dalej na rozwój sytuacji, aczkolwiek czekamy na więcej. Kolejna spółeczka Black Lion, bardzo ciekawie rozwijająca się sytuacja. Tak? Tutaj znowu mamy troszeczkę problem z wolumenem, a więc też o jakichś tam gigantycznych pozycjach można zapomnieć, ale niewielki kapitał, tak, taki, który każdy procent już da jakieś tam fajne pieniądze, jest jak najbardziej możliwy do zainwestowania. I teraz ja troszeczkę wyprzedziłem ruch, który w tym wypadku no, może się kreować między zajęciem pozycji między 1,33 zł, 37. Te otwarcie pozycji będzie wynikało z formacji 1, 2 i tutaj mamy 3. Ja powiem szczerze, że już ta pozycja u mnie, w moim przypadku, została otworzona w oparciu o formację objęcia hossy. Tutaj w tym momencie tak, objęcie hossy. Zająłem pozycję tutaj po złoty 20 z groszami na wybicie tej formacji. I teraz, ktoś może mi zarzucić, że nie, no gdzie tutaj tej formy, tego objęcia hossy nie można potraktować jako objęcia, ponieważ takie objęcia są zazwyczaj generowane na dołku. Tak jak miało to miejsce na przykład tu, tak? Ale, moi drodzy inwestorzy i drogie inwestorki, tu jest przedział złoty 33, tu jest złoty 6 czy złoty 5. A więc zwróćcie uwagę, że korekta na 20%. A więc tak, to mógł być lokalny dołek. Dlatego ta pozycja jest jak najbardziej wiarygodna. A na dzień dzisiejszy zysk ponad 4%. Czekamy na więcej. Kolejna spółeczka Stal Export. Świetne transakcje, świetny walor. I też pozwolę sobie kilka zdań na ten temat powiedzieć. A więc tak, pierwsze otworzenie pozycji na tym walorze to jest 25 września 2013 roku. Ocena złoty 93. Oczywiście stosowny wpis na tej stronie się pojawił w danym dniu, w momencie kiedy była zajmowana pozycja. I tak z tym walorem tak naprawdę wzrastaliśmy do sytuacji, kiedy na Ukrainie pojawiło się to, co się pojawiło, tak, te zagrożenie. Zamknięcie pozycji po 2,54 3 marca 2014 roku. Powiem szczerze, daleki jestem od tego, żeby twierdzić, że informacje polityczne nie mają wpływu na to, co się dzieje z akcjami. Ale też, jeśli mam być zarabiającym inwestorem, to muszę się trzymać takich schematów, które znam. Tutaj w tym wypadku bieżącą sytuację interpretowałem jako formację 1, 2, 3 i tutaj było wybicie. Tak? I tutaj oczywiście już pojawiały się informacje, że już na Ukrainie nie dzieje się za specjalnie dobrze, a więc trzeba było jakby zabezpieczać się. No ale bez przesady nie ma się, jak to się mówi, nie warto martwić. Lepiej martwić się po fakcie, bo bardzo niezdrowo jest w trakcie, tak? A więc tutaj w tym wypadku po prostu rynek wzrastał, a więc nie trzeba było nic kombinować. Niestety na kilka sesji zamarł on w przestrzeni tam 2-3%, no i nam się kołysał. I tutaj pojawiła się możliwość, którą fajnie omówiłem na swojej płycie Price Action, tak? Czyli formacja fałszywego wybicia. Oczywiście teraz po fakcie to bardzo fajnie jest mówić, że no tak i tak dalej omawiać. Tylko zwróćcie uwagę, że w momencie, kiedy jesteście na rynku, to nie macie tej prawej strony wykresu i nie wiecie, jak się sytuacja rozwiąże. Przepraszam, rozwinie. W związku z tym, w momencie, kiedy 3 marca rynek spadł luką do dołu, otwarcie, znaczy zamknięcie pozycji, tak, 2,54 stop loss i
zysk ponad 32%, a więc bardzo przyzwoicie. No i oczywiście nie liczyłem na to, że, albo nie byłem jakby przekonany o tym, że to właśnie informacje medialne tak to sprawiły, że stal eksport po prostu teraz będzie padał. Tak? Raczej rozpatrywałem to w sytuacji takiej, że fajnie, bo rynek zasygnalizował, że coś może się złego wydarzyć poprzez tą właśnie formację fałszywego bicia, dzięki czemu nie musiałem się przekonywać o tym na własnym kapitale, co dalej będzie się działo. Tak? A więc to jest ta przewaga nad rynkiem. Jednakże kolejnymi dniami rynek potwierdził, że jednak nie jest tak źle, jakby to wyglądało na pierwszy rzut oka, w związku z czym odnowiłem pozycję po 2,61 zł 11 marca i na dzień dzisiejszy cena 2,80 zł, zysk ponad znowu 9%, a więc można znowu powiedzieć, że dobrze, fajnie sytuacja się rozwija i czekamy na więcej. I w zasadzie to są te spółeczki, które na ten moment są w moim portfelu akcyjnym. Też w międzyczasie mieliśmy króciutki epizod ze spółką Rovese. Tam zajęliśmy pozycję bardzo spekulacyjną po złoty 65 z bardzo wąziutkim limitem stop 2,5%. Oczywiście sytuacja tak się rozegrała, że ten limit stop rozciągnął się do 4%, ale znowu wszystko w granicach normy i takiego logicznego rozgrywania sytuacji, a więc można śmiało powiedzieć, po prostu no, jest akcja, jest reakcja i tutaj jakby nic innego jak po prostu kunszt inwestycyjny pozwolił, no, albo po prostu wymaga od nas, że musimy, jeśli chcemy zarabiać długoterminowo, no to musimy też podejmować ryzyko, ale skalkulowane, tak? Pamiętajcie, nie dajcie się zwieść temu powiedzeniu, że kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Bogaci ludzie lubią ryzyko, ale skalkulowane albo przemyślane, tak? To nie jest tak, jak że ura bura i jakoś to będzie. Nie, jeśli mówimy, że jakoś to będzie, to zazwyczaj to jakoś jest bardzo gówniana. A więc pamiętajcie, kalkulujcie to, tym bardziej w takim zawodzie, jakim jest inwestowanie. To jest, zwróćcie uwagę, matematyka z klasy piątej szkoły podstawowej. Tu jest wszystko wyliczalne. Tu nie ma miejsca na SOP, nie ma miejsca na jakieś tam pozytywne myślenie. Tu jest po prostu zwyczajna kalkulacja. I jeśli ktoś wam wkręca, że to pieniądz rządzi na giełdzie, to, że jesteś źle nastawiony i dlatego przegrywasz, bo nie masz szczęścia. Oczywiście szczęście jest potrzebne, ale znowu powinniśmy dać miejsce na to, żeby te szczęście mogło do nas trafić. W momencie, kiedy coś się negatywnego dzieje na spółce, to naszym szczęściem jest uświadomić to sobie i nie ryzykować naszych pieniędzy. A jeśli coś pozytywnego się dzieje na giełdzie, to naszym szczęściem, albo na danej akcji, to naszym szczęściem jest, kiedy tę spółkę wypatrzymy i podejmiemy skalkulowane ryzyko, skalkulowane decyzje, no i rynek oczywiście od tego momentu zrobi swoje. I to jest jakby takie krótkie podsumowanie funkcjonowania naszego portfela w miesiącu marca. Pamiętajcie, że wszystko, co tutaj się dowiedzieliście, to nie są porady inwestycyjne w myśl ustawy. Tak? Ja się dzielę tylko swoimi spostrzeżeniami i tak należy je odbierać. Wszystkie decyzje, jakie będziecie podejmowali w wyniku, powinny być waszymi decyzjami i przez was przemyślane. To, co się dowiedzieliście, również przepuśćcie przez własne filtry takiego tej decyzyjności inwestycyjnej. I oczywiście, jeśli podobało wam się to nagranie i taka forma przekazywania bieżącej sytuacji w portfelu, to oczywiście piszcie śmiało, tak, komentujcie, jeśli macie jakieś pytania, to też proszę zamieszczajcie je pod tym wideo, ponieważ często one się powtarzają, tak? I tak naprawdę szkoda, żebym każdemu z was osobno odpowiadał na te same pytania, więc piszcie śmiało, tak jak mówię, na wszystkie pytania postaram się jak najszybciej odpowiedzieć. Na ten moment z mojej strony to wszystko. Dzięki wielkie i do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam, cześć.